mieszkańcy w tej przestrzeni Banku Polskiego mogli zobaczyć dwudziestolecie międzywojenne, jak w tamtych czasach funkcjonowała przestrzeń, mogą poprzez animatorów kultury doznać tego, jak bank pracował, jak wyglądały stroje z danej epoki, zobaczyć sprzęty w niektórych pomieszczeniach udostępnionych, stary fortepian stuletni, a co ważne, zobaczyć też sejf, który został wyprodukowany w 1928 roku. Jest to prawdopodobnie ostatnia szansa, żeby sejf dzisiaj zobaczyć. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy. Tej koncert pieśni międzywojennych, jak i patriotycznych, wykonany przez jedyny niepowtarzalny taki skład na dzisiejszą okazję świąteczną, zaimprowizowany, czyli Przemek Diakoski na saksofonie, Krzysztof Stakura gitara, Emilia Pollock wokal, Jacek Reznet perkusja, ja na najniższych rejestrach basowych, i będą to nowoczesne aranżacje, na pewno takie, które trafią do serca gdynian, ale i też dadzą nową, może powiedzieć, jakość tym szlachetnym melodiom międzywojennym, także wszystko z okazji setnej rocznicy niepodległości w Gdyni. Wracam prosto ze spaceru, więc dzisiaj dzień od rana na najwyższych obrotach, ale czego się nie robi tutaj dla historii naszej, dla Gdyni, i wszystkie uśmiechnięte twarze naokoło świadczą o tym, że dzisiaj dzieją się na mieście rzeczy wyjątkowe absolutnie. Zaczęliśmy właśnie dzisiaj od warsztatów, także widzę, że dzieciom przynosi to ogromną przyjemność. No i stworzyliśmy flagi, tak? Dalej jak widać, że powstaje twórczość. Zobaczymy, co będzie dalej. W Konsulacie Kultury można sobie zrobić zdjęcie w fotobudce, ale po co to zdjęcie? Po to, żeby wyrobić sobie paszport niepodległej. Można też wziąć udział w warsztatach rodzinnych, wspólnie zrobić ozdoby, które towarzyszą temu świętu, wiatraczki na przykład, czy flagi biało-czerwone, to zapraszamy całe rodziny, ale także niezwykły koncert, nowy projekt, hymny ze szczególnym udziałem naszego gdynianina saksofonisty Przemka Dyjakowskiego. Śpiewamy pieśni patriotyczne, ale w zupełnie nowych aranżacjach w patio Konsulatu Kultury. Bardzo ciekawe, nietypowe wydarzenie. Myślę, że to miejsce dzisiaj tętni życiem. Ogromna ilość osób, która nas odwiedza. Jest to bardzo fajna prognoza na to, że być może dzięki takim wydarzeniom będzie można też na co dzień przyciągnąć tutaj więcej osób.